Dagmara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Aura wyjątkowo rozpieszczała nas w święta, natomiast od jutra niestety czeka nas zmiana i pogorszenie pogody. Wszystko za sprawą aktywnych frontów atmosferycznych, które będą przemieszczały się nad Polską i one już uaktywnią się tej nocy, głównie w centrum i na zachodzie kraju. Będą przynosiły chmury, przelotne opady deszczu. Wysoko w górach możliwe są także opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach w nocy od 7 do 8 stopni maksymalnie na zachodzie. Tutaj zacznie docierać nieco chłodniejsze powietrze. 9-10 stopni w centrum do maksymalnie 11-12 stopni na wschodzie kraju. Jutro niestety w ciągu dnia kontynuacja dość pochmurnej i nieprzyjemnej pogody. Front atmosferyczny obejmie już przeważającą część kraju. Wszędzie będzie przynosił bardzo duże zachmurzenie, opady deszczu. Możliwe są nawet także lokalne burze. Na termometrach jutro od 10 stopni na wschodzie, 12-13 stopni w centrum i tak samo na zachodzie, tu również do maksymalnie 13 stopni, a zatem już nieco chłodniej niż w tych ostatnich dniach. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także już z przewagą chmur, z opadami deszczu. Na termometrach w nocy od 8 do maksymalnie 9 stopni. Dodatkowo tej nocy w naszym województwie będzie się wzmagał nieco silniejszy wiatr, który będzie obniżał odczuwalną temperaturę. Jutro w regionie niestety także spora warstwa chmur na niebie, przelotne opady deszczu, na termometrach już tylko od 11 do maksymalnie 12-13 stopni. Dodatkowo spadek ciśnienia, jutro 997 hektopaskali. Mimo tej nieprzyjemnej pogody, która się szykuje, życzę Państwu jeszcze udanego wieczoru i udanego tygodnia. Do zobaczenia.